Siema, doktor Urgot z tej strony i mam tu dla was... w sumie sam nie wiem co to jest, w sensie to już kiedyś było, ale teraz będzie troszkę inaczej. Ogólnie rzecz biorąc, jak starzy widzowie pamiętają ten utwór, to będą się cieszyć, jak nie, to już będę z wyjaśnieniami. Ogólnie rzecz biorąc, dawno temu robiłem serię, która się nazywała ABC Adekery i chodziło o to, że będę grał czempionami, którzy nie są adekery, ale mają dystansowe ataki na adekery i w sumie to była katorga straszna. Ale tak w sumie postanowiłem, że w sumie jak są nowe runy i w ogóle się sporo zmieniło od tamtych czasów, to że podejmę się raz jeszcze tego. Tylko że z tym wyjątkiem, że będę to robił na rankedach flexowych. W sensie do flexowych, no ja nie uznaję flexów jako rankedy, bo tam ludzie i tak mają tak wywalone na te gry, że to jest dramat. Ale hopla. I największy problem z pikowaniem tego typu rzeczy jest fakt, że jestem drugim pikiem i ludzie się zdążą zorientować, że coś jest nie tak. Muszę wyjaśnić. O, dobra. Gościu piknął mi, już się bałem, że myśli, że ja troluję, ale ja nie troluję, ja wygram na serio. Dobra, teraz tylko przeczekać grzecznie całą kolejkę, licząc na to, że mój team się nie zorientuje, że coś jest ewidentnie tutaj nie tak. Ale ja z tego co pamiętam, adekery Ahri chyba działała, jak ją robiłem rok temu, także tragedii chyba nie będzie, mi się zdaje. Dobra, jak widzicie, udało nam się jakoś wbić do gry i żaden z naszych teammateów się nawet nie zorientował, że coś jest tu ewidentnie nie tak, ale gramy na bezużyteczną małpę, więc jakoś to powinno styknąć. Ogólnie rzecz biorąc, pewnie mnie spytacie, Urgot, dlaczego? I ja mam... Powód jest jeden, jest bardzo prosty, w sensie są powody dwa. Dla starych widzów to jest po prostu, bo po prostu chcieliście, tak? A dla nowych to stwierdziłem w imię nauki. Tak, trzeba udowodnić, że to, że champion nie ma przeliczników żadnych pod AD, to nie znaczy, że nie może być na adekery. I zaraz powiecie, ale Urgot, czemu robisz to na flexach? Psujesz ludziom gry. Po pierwsze, to są flexy. A po drugie, ja się będę tutaj szczerze starał. To nie jest tak, że ja piknę sobie Ahri adekery i będę celowo umierał i będzie śmiesznie. To ja się będę naprawdę starał ugrać tę grę. A jak mi nie pójdzie, no to trudno. No, poza tym to jest silver, więc nie zdziwię się jak te piki będą działały. Ale jeszcze możecie się spytać, jaka jest różnica pomiędzy poprzednią edycją ABC Adekery a aktualną. No cóż, tu muszę wam przyznać, że jest sporo różnic, bo tak naprawdę weszły nowe runki i one sporo zmieniają w gameplayu adekery, a poza tym to tutaj będę w przeciwieństwie do poprzedniej edycji czytał opisy skillshotów, ogólnie umiejętności przed graniem danym czempionem, więc może tragedii nie będzie. Już mi snałem dwa creepy. Pytacie się, co ma takiego... Ja pierdolę. No, ale spytacie się, co takiego ma Ahri, co mogłoby ją czynić adekery. A ja wam mówię na to, jaki adekery ma czarma. Żaden, no właśnie. Ahri adekery ma czarma i wbrew pozorom to fajnie działa. Dodatkowo z Q, po rzuceniu Q ona dostaje movement speed, co idealnie się będzie komponowało. Dżukowanie. Widzieliście ten moonwalk? Widzieliście? No! O tym właśnie mówiłem. Tak to się robi na dzikim zachodzie. Jezu, nawet nie wiedziałem, że to wyjdzie. No. Takie Q pięknie zwiększa movement speed. A do tego powiedzcie mi, który adekery ma 3 dasze pod rząd w przeciągu 10 sekund. No żarze, no dobra, Vayne, ale takie, ona ma dłuższe te dasze, więc to nie jest tak, że zaraz umrę. Dobry Boże, ale first blood już oddany jak coś, tak? W ogóle bawi mnie fakt, że w sumie to jest silver i nawet nikt nie zwraca uwagi na mój pik, tak długo jak nie będę feedował. No jak widzicie, sytuacja na linii nie wygląda póki co tragicznie, zobaczymy jak to będzie wyglądać w lejcie, bo ogólnie zamysł jest taki, żeby wygrać gierkę... Kurde, nie trafiłem, tak to by mógł być kill. Zamysł jest taki, żeby wygrać gierkę przed lejtem, bo jak będzie late, to ewidentnie będę w dupie. Chociaż taka adekery Zoe fajnie się sprawdzała, pamiętam jak nią grałem na streamku. Ale... Byle wygrać Wirli, tak? I byle, żeby Sona zabijała tutaj biednego Ezreala na solo, what the fuck. I minion mnie zablokowały. No, ale linię dominujemy. Znowu mi znam dużego miniona. Ja tymi pikami wyjdę z silvera na flexach. Ja wam to obiecuję. Zobaczcie, jak inną dostaje w pierdol. No, nie ma szans na tej linii praktycznie. My mamy healę, oni nie mają nic. Dobra, mają Trundla. Nie trafiłem czarmem. Elo! XD! Dobra, teraz byle uciec. Łatwo, no i kurczę, jakby była kamerka, to bym dabnął w tym momencie. No proszę was, oczywiście, jak wszyscy dobrze mnie znają i się pytają, Bartek, piknąłem trolla Adekery, co budować? Tutaj mówię Botrk. No, Botrk daje wam wszystko, czego potrzebuje postać nie będąca Adekery, idąca na Adekery, czyli atak damage, lifesteal i atak speed, tak? To jest wszystko, czego potrzebuje szczęśliwy Adekery, żeby jego brzuszek był zadowolony. W międzyczasie, co tu się dzieje? Czemu? Co to? Jezus. Ja czuję mocno ten Silver tutaj. Biedactwo, on naprawdę flashował. LOL! Gdyby nie te miniony, to ja bym go tam zjadł przecież. No i zobaczcie teraz, po prostu atak speed wjechał, trochę damage i od razu zobaczcie, jak się tutaj cudownie farmi. No przecież to jest miód. Po co pikować takie kejtki, skoro można pikować takie rzeczy? W sensie, ogólnie rzecz biorąc, mam dla was pewne ostrzeżenie, w sensie ono się pewnie pojawi na początku odcinka. Nie powtarzajcie tego, co widzicie na ekranie, na kolejkach, bo to, co tutaj oglądacie, jest wykonywane przez profesjonalistów i wykonywanie samodzielne tego typu akcji może doprowadzić do uszczerbku na waszym zdrowiu. Psychicznym, jak i fizycznym. Jak dostaniecie w pierdol od swojego kolegi, któremu przerąbaliście promo. Spadaj. Ojoj. Mam heala. No healnąłem, a ona się biła dalej. Ja tutaj sobie świetnie radzę na linii. Ja tutaj jestem niepowstrzymany. Yo, Gimper 2016? No, tak. I zobaczcie ten movement speed. Gościu nie wie, co się dzieje w tym momencie. Dobry czar na miniona. W tym momencie on wchodzi pod wieżę i popełnia samobójstwo, tak? To jest wszystko zaplanowane. To nie jest żaden troll, ani gadanie takie na zasadzie, że będę coś gadał, żeby podsumować bezsensowne rzeczy, które robię, żeby miał jakikolwiek sens. No, dostaliśmy w tym momencie dasha i to są proszę państwa, 3 dasze w ciągu 10 sekund. I taki Ezreal, który w większości opiera swój gameplay na skillshotach i na dostawaniu drake'ów, w tym momencie jest zagubiony. Patrzcie na niego w tym momencie. Hopla, hopla, hopla. Stopwatch, biedactwo, nie wie, co się dzieje. No i w tym momencie, proszę państwa, kill. Tutaj zaraz wyjdzie kolejny. No i proszę bardzo, zabiliśmy dwójkę przeciwników. Adekery Ahri 201, proszę państwa, flexy. To nie jest tak, że ja dobrze gram tą Ahri, to chodzi o flexy. Tutaj ludzie, nie wiem jak to po prostu podsumować, słowo flex wystarczy, mi się zdaje. Także zanim zaczniecie pisać komentarze o treści Urgot, czemu przerąbujesz gierki ludziom, to ja wam powiem 201 Ahri, Adekery i to działa w 100%. Oni się tam między w ogóle czasie biją, między w ogóle czasie. Dobra, zabiję tego tralla bez problemu, ja mam 1800 golda, wrócę do bazy, kupię semakowca, się nawpierdalam. No i proszę państwa, nasz Botrk jest prawie gotowy, przepis po prostu na życie. Chociaż czekajcie, nie, ja cofnę tutaj, o hopla, będziemy szybciej biegać, żeby łatwiej dżukować tego karakana. Tutaj, o, co w ogóle ma ten Ezreal? Ma na muna, o Jezus, jakie biedactwo, jeszcze nie wie, że dostanie tynki w pierdol Adekery, którego zjada na śniadanko. A Sonka wróciła, niech się tylko da grabnąć, rzuci ulta i porobimy tutaj elegancko. Proszę państwa, to są darmowe kile na tym bocie. Nie grałem nigdy w swoim życiu łatwiejszej linii niż ta, ale jak tutaj tak Galio się będzie widować, to nie będzie kolorowo. Ja to robię w imię nauki. Ja wam pokazuję, że wszystko jest możliwe w LoLu i to, że weźmiecie jakiś nietypowy pik, to nie oznacza od razu, że macie przegrać tym pikiem, tak? Tylko po prostu wcisnąć dwójkę, żeby aktywować, proszę bardzo, Blitzcrank Kutlasa. O, proszę państwa, elegancki gang ze strony tutaj Hecarima. Znowu zabrała Fiora, Boże, co ja mówię, Sona znowu zabrała killa, ale tym razem, proszę państwa, Ahri Adekery 302, no proszę państwa, to działa. Jak tu powiedzieć, że nie działa? Te dasze, proszę, no po prostu mogę sobie od razu wskoczyć na ganka, pomóc mojemu junglerowi i zgarnąć zasłużonego killa, no. No, w ogóle zapomniałem całkiem o... O Jezus. Zapomniałem całkiem o takiej dosyć kultowej rzeczy, jeśli chodzi o serię ABC Adekery, czyli sprawdzenie zasięgu, bo w sumie nawet nie sprawdziłem zasięgu, a mi się gra bardzo przyjemnie tym pikiem. Tak szczerze z serduszka mówię, że Ahri Adekery wcale nie jest taka tragiczna, mi się naprawdę przyjemnie gra, ale zasięg to jest, proszę państwa, 550 i to jest, jak wszyscy pamiętają dobrze ze starych dobrych czasów, to jest dobry wynik. Bo tym się już gra nawet sensownie. Dobra, wjechało jeszcze więcej atak speeda, jeszcze szybciej będziemy mogli ciapać naszymi kuleczkami szczęścia. Oj, Jezus! No nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. No nie wiem. No cóż, dobre TP, nie ma co. Czemu mam w ogóle TP, nie jest junglerem? Czemu na tę runkę? Co? Co to są za runy? Gdzie są jego predatory? Mam w ogóle predatory? Gdzie są predatory na Hecarimie? What the fuck? Dobry Boże. No i proszę Państwa, wyklikane Sona pingowała, cofnij się, nie trafiła ultem, ale rzeczywiście co? Jak zwykle musiałem zrobić całą robotę sam. Zawsze na tym bocie. Jeszcze mi psuje farmę w ogóle, co za tupet. A ty co, synu, tutaj chcesz? No i proszę Państwa, to jest kolejny wygrany fight, no. Ahri Adekery jest niepowstrzymana po prostu. Patrzcie, tutaj dobiegam i mi się kończy mana. I chyba umrzemy tutaj. Chociaż... nie! Chociaż Veigar tutaj te życie robi. O Jezus, gdyby nie ten pierd. Ale to były dżuki życia po prostu. Kurde, no. No tutaj sobie muszę przyznać, że troszkę przegalopowałem. Właśnie dostali shutdowna za Adekery Ahri. Nie wiem, to chyba takie rzeczy są tylko na flexach możliwe. Ojoj, ojoj, dobra. No i co na mnie pingujesz, typu? Robię więcej od ciebie. Powiem wam szczerze, że nie liczyłem na to, że zagramy na tej linii jakoś w miarę sensownie, ale zagraliśmy i to byłaby easy gierka, gdyby nie 3-6 Veigar i 3-5 Hecarim i 2-4 Riven. No ale no to się nie godzi po prostu. No nie mam słów do tej drużyny po prostu. Ezreal, proszę Państwa, napisał S, który przegrał linię na Ahri Adekery. Z ciekawości zobaczę za danym damage, bo to jest naprawdę...